Cześć kochane, dzisiaj opowiem Wam, jak uratować stare włosy po cyklu noszenia i nie tylko. Opowiem Wam kilka słów o silikonach, o produktach z silikonami do włosów, które świetnie się sprawdzą na włosach przedłużanych, które są zniszczone. Problem, no właśnie, czasem po cyklu noszenia, jak te włosy są bardzo stare, a ponieważ są to martwe włosy, więc mogą gorzej wyglądać, czyli mogą być suche, puszące się, takie spierzone albo zniszczone. A włosy zniszczone mają po prostu otwarte łuski. I od czego są otwarte łuski? Na przykład, gdy pH jest zasadowe, czyli podczas zabiegu rozjaśniania włosów, łuski się otwierają. Również włosy martwe, zniszczone, czyli takie jak przedłużane włosy, które są martwe, łuski nie są domknięte, lub włosy wysokoporowate. To są też właśnie naturalne włosy typu falowane lub kręcone, które są wysokoporowate. Łuska jest otwarta, wnika woda i się pierzą i puszą. Natomiast zamknięte łuski ma zdrowy włos, czyli na przykład włos naturalny, niefarbowany, ale domknąć łuski możemy kwaśnym pH, czyli tonerem, na przykład Dia Light Professional, albo niektórymi produktami z silikonami, które zamykają łuski. I właśnie o takim jednym silikonie Wam chciałam dzisiaj opowiedzieć. Nazywa się to cyklopentasiloxane. Jest to silikon lotny, czyli taki, który po pewnym czasie odparowuje z włosów, czyli nie osadza się, nie jest tłusty, nie obciąża, tworzy aksamitny film. Włosy są po tym jedwabiste i wyglądają na zdrowsze. Nie jest szkodliwy, on domyka łuskę włosa i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. I dzisiaj pokażę Wam produkty z tym silikonem na pierwszym lub drugim miejscu w składzie, które wypróbowałam wielokrotnie przez lata na różnych przedłużanych włosach. Dlatego wiem, że te produkty naprawdę działają. Często boimy się silikonów, bo się nam źle kojarzą w składzie, że obciążają włosy i że włosy stają się matowe. I jest to prawda, ponieważ są takie silikony, które osadzają się na włosach i jest je bardzo trudno zmyć, tylko szamponem oczyszczającym się da. I one naprawdę mogą zmatowić włosy, mogą nie wyglądać ładnie, ale akurat ten silikon jest lotny, dlatego on sam odparowuje. Wszystkie te produkty właśnie, tak jak Wam mówiłam, mają to w składzie na pierwszym lub na drugim miejscu. Są to produkty, które używamy jako w ostatniej fazie pielęgnacji. Czyli będą to po prostu mleczka i odżywki bez spłukiwania o takim mocniejszym działaniu. I o takim delikatniejszym działaniu tutaj te produkty w sprayu. I pierwszy taki o lżejszym działaniu, taki Mark Hill Tamming Anti-Humidity spray, którym możemy spryskać włosy, jak już mamy ułożoną fryzurę i one są jedwabiste, miękkie i pokryte są takim filmem, że nie wnika wilgoć w nie. Bardzo fajny produkt, ale też on działa tak lżej. Takie naprawdę super mocno działające, pokażę Wam później. Ale włosy po nim są bardzo jedwabiste, bardzo fajnie i właśnie nie puszą się, nie pierzą. Także polecam. Mówiłam też o tym w innym filmie. Tutaj firma Palco Humidity Stop, też taki spray, który używamy na sam koniec. Też on ma dosyć lekkie działanie, że nie ma takiego wow, ale też bardzo właśnie fajnie wpływa na to, że te włosy nie wnika wilgoć, nie puszą się, nie pierzą. Są takie jedwabiste, można przeczesać je palcami. I tutaj Delia Cameleo z Rossmana, taki jedwab do włosów, który też używamy już na ułożoną fryzurę. Ja bardzo lubię na końcówki szczególnie, bo on jest dosyć gęsty, używać go i również też na suche włosy oczywiście. I on też bardzo fajnie właśnie zabezpiecza je, też zupełnie inaczej wyglądają, są naprawdę fajne. I teraz pierwszy z produktów, które nakładamy na wilgotne, odciśnięte ręcznikiem włosy. Teoria Anticrespo. Też on takim filmem aksamitnym powleka je, ten produkt. Się super rozczesują, bardzo fajnie wyglądają, nie pierzą się. Naprawdę są świetne. Na wilgotne włosy to nakładamy. Tak jak już te wszystkie produkty, które omówię później. Produkty te też nie obciążają włosów, to jest bardzo ważne. Poprawiają ich wygląd, ale bez obciążania. I tutaj kolejny taki olejek, który trzeba wstrząsnąć przed użyciem.
Kaipro, kepro. Tam są, to jest mieszanka jakichś różnych olejków, ale też ten silikon jest właśnie tutaj w składzie od razu na pierwszym miejscu. Wiem też, że na przykład też produkty profesjonalne, niektóre na przykład cement Kerastase też zawiera właśnie ten silikon. Jest to bardzo znany i lubiany produkt. Ten cyklopentasiloksan też spełnia w tych kosmetykach często funkcję ochronną, czyli dzięki niemu pomaga rozprowadzić inne składniki zawarte w kosmetykach. I na przykład tutaj jest taki przykład takiej izraelskiej firmy Jenoris, olejek pistacjowy do włosów. Też nakładamy go na wilgotne odciśnięte ręcznikiem włosy. Też ma to w składzie. Nadaje się również właśnie do przedłużonych włosów, bardzo fajnie je zabezpiecza, szczególnie go lubię na końcówki, bo on też jest dosyć gęsty, tak jak ten jedwab, o którym Wam wcześniej mówiłam. I następny produkt, Lisab Top Care Repair, nawilżający krem. Dużo różnych jest właśnie z tej serii kosmetyków Lisab, także uważajcie, jak będziecie go kupować, żeby pisało na nim crema nutriente. Mówiłam o tym też w innym filmie. Też zmienia zupełnie wygląd włosów. To taki tańszy L'Oreal Dream Long. Też pokażę Wam zaraz na zdjęciu, jak on wygląda. To właśnie też jest takie mleczko bez spłukiwania, które używamy na odciśnięte delikatnie ręcznikiem włosy. Tak samo jak to już ostatnie, które Wam teraz pokażę, tak samo mleczko Biacre Technoform Headway Glossy Milk. Super lekkie mleczko, które też wyraźnie poprawia wygląd włosa. Czyli wszystkie te kosmetyki, o których Wam dzisiaj powiedziałam, tak naprawdę, wszystkie to jest, stosuje się jako ostatni moment w pielęgnacji włosów. Tutaj te w sprayu, te dwa, one tak lżej działają, a te tutaj jedwab i ta reszta to są wszystko mleczka już bez spłukiwania i olejek. Są już takie właśnie mocniejsze, taki, że ten efekt jest naprawdę wow. Czasem jest też tak, że po cyklu noszenia włosów, na przykład nie macie czasu ich zmienić, czy jeszcze chcecie je troszkę ponosić, i wtedy takimi produktami naprawdę sobie można dużo pomóc. One odzyskają taką jedwabistość i gładkość. Także polecam Wam. Większość z nich można kupić online, tylko jeden jest dostępny stacjonarnie w Rossmanie, właśnie ten jedwab. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Daj łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie i zapraszam też do naszego sklepu online z włosami do przedłużania i zagęszczania.